całym domu słychać go. Włosy czeszę raz na rok. Nie wie nikt, jak mówić doń. Koszmarny Karol. Niech Buda drży, gdy jest zły. Wszystkim chce pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znika ład. Koszmarny Karol. La la la, na nerwach gra. I na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam. Koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. O, piękna roślinko z liśćmi tak zielonymi, że nikt nigdy nie śmie zwać ich cuchnącymi. Pniesz się dzielnie, gdzie słońce kończy bieg, chyba że nagle zacznie padać śnieg. Zamknij się, ty grafomanie! Niektórzy usiłują spać! Wiesz, Karolku, co się mówi? Ranny ptaszek dostaje robaka. Ty jesteś robakiem, Robalu, a ja ptaszkiem. I dlatego, jeżeli zaraz nie przestaniesz klecić tych idiotycznych rymów, to zejdę do ciebie i ci przyleję. Ale ja tylko próbuję. Zero poezji. Poezja powinna być zakazana. Panie Janie, panie Janie. Przestań! Ale to nie jest poezja. Żadnego śpiewania, żadnej poezji, żadnych słów. Niczego. Ale... Ruszasz ustami. Niczego! Nie! Koszmarny Karolek i wyjątkowa roślina. Ej, co ty właściwie kombinujesz? Odpowiadaj, jak pytam, Gamoniu. O! Co to jest? Moja nowa roślinka. Dostałem od panny miodzik. Ale po co grasz? Żeby ta roślinka rosła i była szczęśliwa. Wspieram ją grając i śpiewając. O! A to po co? Pora karmienia. Roślinka musi być regularnie odżywiana. Co jej dajesz? Specjalny pokarm dla roślin. A jeśli ona woli kanapkę? Ja nie będę ci czytał poezji. Ej, chcesz zobaczyć najnowszy numer Karakecka Kung Fu? Chcesz? Aha, brakuje muzyki. Czy wiesz, która dopiero jest godzina? Tak, to czas dla rodziny. Oh, co ty wyprawiasz? Twoja roślina polubiła mnie. To oczywiste. Macie to samo IQ. A ty, mądra losie, nie wtrącaj! Ale numer! Karolek znalazł sobie przyjaciela. Szkoda, że to tylko warzywo. Tak się składa, że to nie jest warzywo. Jej łacińska nazwa... O, wcześnie wstaliście. Karolku, pamiętasz, że dziś zajmujesz się domem? Odkurzacz sam nie odkurzy. Ona nie lubi poezji. O? Gdybym miał roślinę, nauczyłbym ją jeść śmieci, żebym już nigdy więcej nie musiał sprzątać. O! Ty dzwoniłaś do drzwi? Ekstra! Zaczekaj tu chwilę. O, ta roślina sama umie się przemieszczać. Karolku! Niemożliwe, żebyś już skończył. Dobra, dobra. Nienawidzę tego. Hurra, skończyłem! Pora chwilę odpocząć. Głupi Damianek i jego głupia roślina tak wcześnie mnie dziś obudzili. To do mnie! Przyszliśmy zobaczyć twoją roślinę, jak się miewa. Jest urocza. Co zrobiłeś, że urosła taka duża?
Karmiłem ją regularnie i recytowałem jej wiersze. O, tak! A szczególnie lubi sardynki. Chłopcy, czy będziecie się bawić? O, tak! Cudowny pomysł! W co się pobawimy? Sardynki! Doskonale! Zaniosę tę roślinkę do twojego pokoju. Tak, proszę, mamo. Nikodem i ja będziemy liczyć, a ty się schowaj. Och, cudownie! Jeden, dwa, trzy... Dziesięć! Szukam koło mety, nie wolno! Ciekawe, czy jest tutaj... Ej, niektórzy ucinają sobie drzemkę. Widziałeś gdzieś Nikodema albo Antosia? Nie, bo spałem na tręcie. Widziałem tylko wewnętrzną stronę swoich powiek. Ja tu spałem! Ale Karol... Precz! Aha, założę się, że są w środku. Nie, tu ich nie ma. Nie martw się, nie zapomniałem o tobie, moja mała przyjaciółko. Pewnie zbliża się pora karmienia. Puszczaj mnie, słyszysz? Kazałam ci puścić! Czy to sen czy jawa? Zjadłaś wredną bandzie? Tak! Tak! Bandzia pokarmę dla roślin! Koniec z bandzią! O nie, 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 nie chcesz mnie zjeść? Jest wiele innych przepysznych osób, które mogłabyś najpierw zjeść. Na przykład pani dyrektor, Pit i ta starsza pani, która pozwoliła, żeby jej pies obsikał mi nogi i Damianek! Roślino, rozkazuję ci zjedz doskonałego Damianka. O, tu jesteś, Karolku. I co? Z kim rozmawiałeś? Twoją rośliną. Zjadła Wandzie, a teraz zje ciebie. Moja roślina? Ale jesteś śmieszny, Karolku. Rośliny nie jedzą ludzi. To musi być sen. O, pora karmienia. Idę oglądać telewizję. Proszę bardzo, moja mała roślinko. Wspaniałe, pożywne papu. Miałeś oglądać telewizję. Roślina je ludzi. To wina tych głupich programów, które on ogląda. Przecież dopiero co dałem jej jeść. Żryj radioaktywną pięść, łotrze! Skosztuj potworze pełnej mocy mojej radioaktywnej żółci! Tak! Dołóż draniowi, mutancie Max! Mutancie Max! Wreszcie się spotykamy! O, doktor Nikczemny! Mam dla ciebie ostateczną niespodziankę! Doktorze Nikczemny, to już twoja ostatnia intryga! Przygotuj się na moje beknięcie śmierci! Ale co to czai się za plecami mutanta Maxa? Jaką to podłą intrygę uknął tym razem doktor Nikczemny? Mutant Max przygotowuje swoje rękawice Bray, nieświadomy straszliwego zła, czającego się za jego plecami, coraz bliżej i bliżej i bliżej. Obejrzyj się, mutancie Max, za tobą! Czy zbliża się koniec mutanta Maxa? Och, jakie to głupie! Niemożliwe, żeby Max tego nie zauważył! Nie szarp się, mutancie Max! I tak nigdy mi nie uciekniesz! To nie w moim brzuchu. Co tu robisz? Chyba nie chcesz mnie zjeść! Jestem twoim przyjacielem! Puszczałem ci fajną muzykę! A pamiętasz komiksy i chipsy? To byłem ja!
Nie radzę ci mnie zjadać. Sam smakuje okropnie. I mam śmierdzące skarpety. Nie, nie chcę, żeby mnie zjadła. Mamo, mamo, mamo! Mamo, mamo! Karolku, co ci się stało? Mama? O, musiałeś mieć zły sen. Tak, no jasne. O, ale już po strachu. Karolku, kupiłam ci mały prezent. Naprawdę? Tak, kupiłam ci, ta-dam, roślinkę, będziesz miał własną. Nie!